powoli wkraczamy w ostateczną fazę przygotowań do Mundialu 2018. Faceci już robią powoli zapasy piwa i chipsów, zastanawiają się, jak, nie wzbudzając podejrzeń, skłonić partnerkę czy inną małżonkę, by przetarła ekran telewizora, gdyż panowie zajęci są ugniataniem wygodnego miejsca w fotelu. Kombinują, jak tu przekupić żonę, żeby dała sobie spokój z telewizją przez miesiąc, nie wiem, seks teraz, biżuteria, otworzyć drzwi, jak wynosi śmieci, zmieniać majtki codziennie. Różne tu się myśli kłębią w głowie, prawda? Sytuacja jest trudna, słuchajcie, bo stacje telewizyjne nie transmitujące meczy knują wredne spiski. Jedna ze stacji oznajmiła, że w czasie mistrzostw mundialowych będzie w przerwach między pouczającymi reklamami pokazywać kobiece kino. Jakie to jest kobiece kino? Czy to jest kino jak dwaj panowie murzynowie między sobą zimba limba tenteges? Nie. Chodzi tu o kobiece kino, o miłości romantycznej, najeżonej przeszkodami w postaci kłód, które wpychają piasek w szprychy szczęścia, prawda? Nadaremno kłody się trudzą, bo miłość na końcu wygrywa. Na moście wielkiego miasta w nocy podczas padającego deszczu, mimo którego, a nawet wbrew któremu, zakochani się całują. Fuj, ba. Trzeba więc będzie osiągnąć kompromis na okres trwania meczu. Myślę, że telewizja trwa będzie w sam raz. Oboje on i ona będą sprawiedliwie, czyli w równym stopniu, niezadowoleni, a przecież o to chodzi w kompromisie, prawda? Żeby był remis, czego naszym piłkarzom życzę dopiero w finale. Na moście w deszczu.